Witam z tej strony Kosmaty, zapraszam na kolejny odcinek. Level 7. Jum zaczyna się pod wodą. Obracamy się w miejscu i płyniemy wzdłuż śmieci. Przy okazji uważając na rekina, który sobie pływa w okolicy, a którego mogliśmy podziwiać przed chwilą po prawej stronie ekranu. Musimy teraz jak najszybciej znaleźć otwór w burcie statku. A go znaleźliśmy, na chwilę musimy na chwilę by się udało wypłynąć, zaczerpnąć powietrza i z powrotem dać nura pod wodę. Jak najszybciej znaleźć otwór, w który możemy dalej wpłynąć. Przy okazji musimy wzywać przed panem rekinem. To dosyć upierdliwe stworzenie cały czas nas goni. Teraz musimy pociągnąć jeszcze za wajchę. No właśnie w ten sposób. I wpłynąć do kolejnego pomieszczenia i do jeszcze jednego. No i bezpiecznie można zaczerpnąć powietrze. Jesteśmy w miarę bezpieczni, możemy sobie chwilę odpocząć. Ale że nie ma zbytnio co czekać, wskakujemy do wody. I płyniemy. Wychodzimy na brzeg. Znajdujemy dźwignię. Używamy. Słyszymy, że dzięki temu spuściliśmy wodę, teraz tylko należy umyć ręce. Jest to zabieg niezbędny po wyjściu toalety. A teraz wspinamy się na górę. Musimy dostać się o tam. Zmieniamy broń na coś mocniejszego. I wpadamy do środka. Zbieramy smoka. Zbieramy to co zostawimy. I szukamy wyjścia. Znajdujemy je tutaj. Za chwilę dojdziemy do
pierwszej nieprzyjemnej części tego levelu. To znaczy do pierwszej czasówki. Tak, polega będzie na tym, że będziemy musieli znaleźć bajchę, pociągnąć dokładnie w tym pomieszczeniu i pędzić na złamanie karku, przeskakując wszelkie przeszkody, żeby nie tracić czasu. Żeby zdążyć przed upływem czasu, po jakim zapalają się ponownie palniki. Ja zresztą... No to zobaczycie. Zaciągamy za bajkę, palniki się gaszą. Palniki gasną. No i pędzimy ich stronę. Szybko pociągamy odpowiednio. I wracamy się. Teraz szukamy miejsca, w którym przed chwilą otworzyły się drzwi. No to właśnie to miejsce. Teraz będzie trudniejsza część czasówki. Mianowicie pociągamy za dźwignię. Gaśnie drugi palnik. Cofamy się do pierwszej dźwigni. Która jest... Będziemy rzucali cały czas po prawej stronie. Widzę, że już nie wyjdzie. Może i wyjdzie. A, udało się. Jak było widać, trzeba było jeszcze się wrócić, zanim palnik znowu zacznie zionąć ogniem. Druga czasówki, tym razem polegająca na pływaniu, a zatem idzie na pojemności płuc Lary. Będziemy musieli się spieszyć, żeby Lara nie upłynęła. Wychodzimy z wody, pozbywamy się wstrętnego zwierzęcia. Nie wystarczy. Płyniemy w górę. A jak widzimy, łaz jest zamknięty, to musimy tylko znaleźć bajchę. Wracamy się i płyniemy w dół tym razem. Znajdujemy otwarte nowe przejście. Gdzie przełączamy dźwignię. I prędko, jak najszybciej, próbujemy wydostać się na powierzchnię.